Hejcie, siemano, z tej strony Psycho, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Manor Lurch. Tam, gdzie skończyliśmy tak naprawdę, zaczynamy. Postawiłem tylko jedynie chatę Drwala, więc od razu zaczynam. Zachęcam do zostawienia lajka, suba, jeśli gra się podoba. Cóż, ta nuta mnie troszeczkę dobija w tym tle, ale niech ona sobie lata, nie ma problemu. Chciałbym ten kościółek już postawić powolutku. Poczekajcie, czy jest taka możliwość? Czy jest taka możliwość? Chciałbym go tak... O, on by był tutaj na sam bardzo, bardzo równo. Kogo muszę tutaj na chwilkę wykorzystać? Ciebie mogę na chwilkę wykorzystać. Muszę jak najszybciej rozwinąć osadę, prawda? Czy do kamieniarza... Czekajcie, czy do kamieniarza będę potrzebował jakiegokolwiek... Mielerz? Czekajcie. Tarta kataleśnika, obóz drwala, tutaj... Czy kamieniarz potrzebuje czegokolwiek? Nie, kamieniarz nie potrzebuje zupełnie niczego, można powiedzieć. A to ja tutaj bym go postawił jeszcze, o tak zawczasu. On tak będzie tak z tyłka, ale dobra, oni będą się tutaj robić i widzimy się za chwilkę, jak już się wybuduje kościółek. Można powiedzieć, że właśnie budowa dobiega końca. Pamiętajmy o tym, że możemy sobie tak przyjechać bliziutko. Czy muszę pastora mieć? Muszę mieć pastora. Ulepszenie, dźwięk dzwonów. Nie, chyba taki może być. Przynależność do dróg. Będę musiał mieć pastora jednego, ale na razie nie mam takiej mocy sprawczej. W międzyczasie buduję skład i spichlerz. Ponieważ myślę, że bardzo mi się to przyda. Gospodarstwo tak naprawdę grudzień. Często też regeneracja złóż sezonowych, upraw roślin. Dobra, to na razie gospodarstwo mogę odpiąć. Na razie gospodarstwo mogę odpiąć i mogę postarać się, aby spichlerz na jakiś czas zadziałał. Rodzina życzy sobie więcej mięsa dla swojego straganu na targu, ale nie mam targu, a nie straganu. Boże, coś mi się wyświetliło w telefonie. Telefon zaczął słuchać, jak nie lubi tak. Silna milicja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa każdej osady. Na szczęście do twojej wsi właśnie dotarł transport broni, dzięki czemu można utworzyć... Słuchajcie mnie. Można utworzyć pierwsze oddziały milicji, które będą ci służyć i chronić twoich poddanych. Jednak w miarę rozwoju osady do zbrojenia wszystkich mieszkańców będziemy potrzebować więcej uzbrojenia. Możemy je wyprodukować lub sprowadzić z innych krajów. Aha, to jest ta armia, tak? Twórz nową jednostkę. Mam 10 ludzi, a 20 włóczni. Nie, dobra, to na razie mamy za mało ludzi, żeby jakkolwiek... jedzenie na targu... Znaczy to już nie powinno, niespełnione wymagania... Aha, ja muszę wszystkie spełnić, żeby to poulepszać. Kurwa, to będzie, to zejdzie, dużo czasu po prostu. No ale dobra, na razie chciałbym, żeby te... magazyny w jakiś większy bądź mniejszy sposób. Która? Nie, tu nie mam nic do robienia już w tym momencie. Kupek do wiązania bydła. Okej. No, mamy zimę, więc to aktualnie przez zimę musi być tak jak jest. Tak naprawdę. Jak tam stoimy z ludźmi? Ogólne? Ludzie? Rodziny tutaj jakieś mieszkają. Tutaj również rodziny jakieś mieszkają, a czy w ostatniej parceli ktoś mieszka? Nie, zero rodzin. Dobra, tutaj zero rodzin i tutaj ktoś sobie żyje. Tak naprawdę 7 domów, 15 ludzi. Mamy zapewnione 2 z 3. Nie wiem, czy tutaj nie lepsza byłaby opcja, gdyby ta studnia stała w ogóle gdzie indziej. A studni nie mogę przenieść, ponieważ jest opcja przeniesienia niektórych rzeczy. Całkowicie za darmo. Widzicie, możemy to przenieść sobie zwyczajnie. Kurczę, gdzie by to można sprawdzić? Czy ja to mogę? Ale jakbym gdzie indziej to przeniósł, to nie mam... Nie no, przydało. Dobra, no studnia stoi w dobrym miejscu. Okej, zostawmy to. Ale ten targ chciałbym tutaj jeszcze jakoś wyegzekwować w jakimś większym czy mniejszym stopniu. A może nawet zrobimy to tutaj? Tak po krańcach po prostu przejedziemy. O, teraz zrobimy jakąś kurwa geometrię naprawdę bardzo ładną. Teraz to tak możemy zrobić.
No i jak myślicie? Narożne parcele dostanę miejsca na Stragan 38. To by było fajne. To jest już okej. Okay. Dobrze zaopatrzony targ jest sercem twojego miasteczka. Przydzielone rodziny będą samoczynnie rozstawiać stragany, jeśli tylko znajdzie się na to miejsce. Wskazuj kursorem poszczególne kategorie, aby sprawdzić aktualny stan podaży i popytu. Kolejność spokojenia wymagań mieszkańców zależy od odległości parceli mieszkalnych od targu. O kurczę, dobra. No to okej, okay. No chyba kliknąłem, no to tutaj mamy targ, tak? Ubrań niestety nie mamy w ogóle. Rodność jedzenia mamy w ogóle. No i drewno mamy w ogóle. Tak naprawdę. Jak stoimy z jedzeniem? On 9, dobra, no to więcej nie zrobimy tak naprawdę. Okej, okay, no to tutaj jesteśmy zdani w gruncie rzeczy na siebie. Zaawansowane, zwierzątko jest przydzielone, dobra. Zwierzęta Deeds. No i cóż, no i tutaj się powoli coś kręci, tak? Magazyny mamy zrobione, no to tutaj ciebie się pozbędę. Tartek sobie niech działa, to niech sobie działa na razie. Nie wiem, co nam da pleban, tak naprawdę, ale na razie muszę to rozbujać w taki, a nie inny sposób. Dobra, tutaj wszystko działa. Gdy ten gość już jakby, gdy minie zima, będę go mógł odciąć stąd i pójść w gospodarstwo. Ponieważ no jednak jedzenie to podstawa. Wiem, jak ja wyglądam na tych kamerkach. Boże, tak mi się nie podoba teraz tutaj siedzieć na tym fotelu. Muszę zainwestować chyba w jakieś inne. Kamieniarz. A to kamieniarza to chyba na razie pakiet. Mi się wydaje, że bez sensu na razie ten kamieniarz. Jest jeden stragan z opałem, bo na razie nie mamy nawet jedzenia. Tutaj staram się inwestować w to, ale na razie nie jestem w stanie tego zrobić w większy bądź mniejszy sposób. Tą żywność. Sezonowe. Krzewy, jagody. Kurde, a może i krzewy, jagody byśmy tutaj zainwestowali? W jakiś większy bądź mniejszy sposób. Chata leśnika. Zbieracz jagód. O, okej, okay, no to już zainwestujemy w gościa może. Dzięki temu pójdzie nam możliwość... No, z jednej strony tylko ma tą drogę? Dobra, niech będzie. A przetniemy może tak? Nie, ale bez sensu, no jak? Tak, aż tak, to nie potrzebujemy akurat. Próbujemy zrobić to... Chciałbym to zrobić, wiecie jak? O, właśnie tak chyba. Że ona się tutaj jakoś tak dziwnie krzywi. No ale dobra. O, nawet może dalej po prostu pójdziemy. Żeby ona się tutaj wygięła nam na prosto. Żeby się nam tutaj wygięła na wprost. I pytanie, czy już to zrobiłem? Czy ja tą drogę zrobiłem? Nie, przepraszam. Miałem mały nalot, musiałem się tutaj oderwać. Teraz tak. Teoretycznie na oko. Tak. Będzie prosto. O, dobra, niech będzie tak. Bo tutaj mamy jeszcze kogoś. Jeszcze kogoś. Magazyn ogólny pełny. Ogólny pełny czego? 8 miesięcy. Już mamy luty, więc chyba nie musimy grzać. Przepraszam. Tutaj mamy. Oni dobudują mi tego kamieniarza, bo w tym momencie jest jedna wolna rodzina. Spichlerz na razie jest pusty. Tutaj jest coś tam zamagazynowane. No, żarcie powolutku się robi. Budowa ukończona. Aha, ja tutaj chyba miałem tą budowę, tak? Teraz? Nie. Ciężko mi powiedzieć, dobra, ponieważ jest... Aha, jest bardzo wolno, dobra, rozumiem. Ruda żelaza. Pole uprawne pszenica. Niech sobie pracuje. Otrzymaliśmy doniesienie o bandzie rozbójników mękających niedaleko, czy mamy ich wytropić. Obserwuj ich ruchy, cokolwiek to da. Cokolwiek to zmieni w tym momencie. Gotuj się na atak. O kurwa, to może być bardzo ciężko. Dobra, jak to zrobić, abym mógł... A, jedzenie zero. To bardzo źle. Teraz będzie wzrost, 53. Dopiero za... Aha, o kurwa, czyli to czekajcie, czyli mam tą możliwość w tym momencie, że muszę zrobić młyn i piekarnię, tak? Młyn zrobimy... Aha, bo ja sobie teraz to wyłączyłem, tą opcję po prostu, tak? Dobra, ale zrobimy to w tej parceli po prostu, zwyczajnie. Młyn.
piekarnię. Trochę jakbyś była bardziej prosto. Ok. Teraz zrobimy sobie do tego. Tutaj. Wiem, że to nie jest do końca tak proste, jakbym sobie życzył. Ale o, zrobimy coś takiego. Cokolwiek wygląda to jak gówno w tym momencie. A ta drwala, ale ten targ zostawimy. No po prostu niech on ma dostęp. Młyn w budowie. Piec chlebowy, tak. Jak tam stoimy? Wzrost upraw. Dobra. No mam nadzieję, że uda nam się. O, głód. Ktoś chyba umarł na ten głód. W tym momencie. Ktoś nam chyba tutaj kipnął, bo niestety nasi ludzie jeszcze nie robią jedzonka, tak? Pytanie, czy jakbym teraz na przykład dał na 8. Tutaj, ci ludzie. A ja nie mam tutaj przydzielonego, dobra. To może na chwilkę, o, pozbądźmy się tego pana, który nam tam robi jakieś rzeczy. 65 wzrostu mamy. 65 wzrostu naszego czegoś. Przydzielono. Nie wiem, czy ci ludzie umierają, czy żyją, już sam naprawdę nie wiem. Jak stoimy z jakimikolwiek... Następne żniwa... Skóry zwierzęce, ziarna brak... Dobra, na razie ziarna brak. Co ja tutaj mogę mądrego w tym momencie zrobić? No dobra, no to ja go dodam tutaj, nie ma sensu z nimi tutaj walczyć. O, zrobimy tak. Aha, bo ja mam teraz więcej rodzin, dobra. Jedzenie mamy na miesiąc, czyli ci ludzie, którzy w tym momencie zaczynają żyć. Dobra, mam nadzieję, że dużo ludzi nie umarło. Zaczyna się robić przyrost w tym momencie. Mamy też te marcheweczki, które moim zdaniem powinny trochę podreperować nasz budżet. Jak świetnie, tej drogi się pokazują normalnie. No to droga to jest zjebana akurat, ale... Dobra. Ale dobrze, że jest jak jest w tym momencie. Jak stoimy z ludźmi? 12 ludzi na 20, na 20 pik, tak? Nie wiem, czy jakbym rozciągnął. Ucznia. Dobra, no nie wiem. No na razie czekamy, ponieważ no, potrzebujemy. Boże, jak to się nazywa? O! Dokładnie, to też by mi się przydało. Te słupki są tutaj bardzo, bardzo mi nie odpowiadają. Ale jak na razie nie mam ludzi, którzy mogliby to tutaj coś robić. Dobra, na razie ci damy spokój, chłopie. Żebyś sobie nie myślał, skóry zwierząt. Materiał przyjściowy. Dobra, jak stoimy z tymi żniwami? Żniwa za 141 dni, tak? Dobra, no to prędzej poproszę. 141 dni. Okej. Okay. Leśnik? A, no tak, bo ona tutaj będzie... Czy ja mogę ci coś tutaj zrobić? Coś mogę sprawić, że ty będziesz... Nie wiem, dobra, na razie nie mam tutaj za dużo do zrobienia. Produkcja. Dobra. Nie wiem sam już w tym momencie, co tu mądrego mogę zrobić, ale przyspieszam ten czas. No ja chcę jak najszybciej zrobić te żniwa, więc może zrobimy szybkie ciach i widzimy się zaraz na żniwach. Dobra, mamy prawie wszystkich na naszym polu. Mamy również przydzielonego woła. Zobaczmy, jak szybciutko uda nam się to pozbierać. Czy uda nam się to pozbierać faktycznie? Wydajność 2000. A oni to po prostu zbierają. Dobra, to ja sobie już to mogę odepiąć. Ja już mogę sobie to odpiąć. Coś tutaj chciałem sprawdzić jeszcze, ale chyba nie ma sensu. Ty poprawy 6% w dół. Bardzo chyba źle. 123, następne żniwa i tak dalej będą później. Czy uda nam się to zrobić wrzesień?
Wrzesień, listopad. Żniwa orka i sianie upraw. Okej, okay, mam nadzieję, że oni na spokojnie sobie zdążą, ponieważ no mam jednego woła dodanego. Przezerkać, czy to nie będzie znikało czasem. Ogarniają, dobra. Już wół wjeżdża, więc pewnie zaraz się zacznie oranie. Jest jak najbardziej, tutaj mam już zrobione pastwisko, jeśli kupię jakiekolwiek zwierzątka. Byłbym bardzo, bardzo wtedy miło zainteresowany tym wszystkim. Muśle. Co to jest? Holstein, Wolbrut, Nuschelen. Nie no, kurde. No, przejmują mocno, ale ja na razie nie mam ludzi nawet, żeby w tym momencie móc cokolwiek zrobić. Jak stoimy z tą żywnością? Założono armię innego władcy. Jak daleko ode mnie? Tutaj. Ile ich jest? Czy wiadomo? O kurwa, no jest ich sporo. Ja nie wiem, czy się w ogóle da to zrobić tak sensownie, żeby ich pokonywać w jakimś stopniu. No, żeby się nie okazało, że nie. Nie bardzo wiem, jaki mieć cudowny sposób na... Kurczę, jak to teraz mądrze zrobić, żeby tych ludzi wszystkich przy sobie zatrzymać i żeby był ten przyrost faktycznie tych ludzi, bo to chyba nie będzie takie proste. Część tu orają i jeszcze nie. Ja na razie ludzi, których chciałbym mieć, ilu mam? 14 ledwo. Więc to bardzo mało. To naprawdę bardzo mało. Dobra, macie ostatnie resztki do zebrania. Czemu to nie jest zbierane? Czy ten czas się skończył? Chyba ten czas się skończył, dobra. Czemu wół stoi, a wychodzicie? Bardzo rozumiem. Okej, mam przecież zaawansowane, zrobione, żeby ten nasz wół był tak naprawdę, tak? Dobra. Żeby ten wół faktycznie sobie tutaj żył. Chociaż oni chyba wolą mieć to głęboko w tyłku. Dobra, ja zabieram dwójkę, ponieważ potrzebuję jednego do tego, drugiego do tego. Niech oni tutaj powolutku nam jakieś jadło robią. Teraz, gdy chyba zrobi się ich mniej, to ten wół będzie tutaj pracował. Dobra, zabierzmy to, ale dodajmy go teraz, jeszcze raz. Okej, dodajmy go, on jest, dobra. On jest. Czy jakąś rodzinę tu trzeba dawać? Co daje w ogóle przydzielenie rodziny tutaj? Przydzielę rodzinę. Uciec, ale to po co? Nie bardzo rozumiem, po co mieliby... Okay, oni wolą sobie tutaj robić tak jak... Kurczę. Oni wolą tutaj robić tak jak robią. Oj, przepraszam, chyba się wyłączyłem, tak. Oni wolą to robić tak jak robią, czyli chujowo i bez sensu. Minimum dwa typy jedzenia, no bo mamy chyba jagody w tym momencie i tak dalej. Opał na targu brak. Czy wy sobie poradzicie, jeśli wam zabiorę jeszcze jedną postać? Mam nadzieję. Nie młyn, przepraszam. Gospoda, obóz drwala. Drwali, no bo chciałbym, żeby jednak faktycznie mamy tych kłód. 32 kłody, 121 desek. Chciałbym, żeby oni to faktycznie zrobili w tym momencie jakoś sensowniej. Już sam nie wiem, czy jakkolwiek nam to pomoże. Bo oni powinni używać tego woła, żeby to wszystko obkręcić i tak dalej. Ale nie chcą. Po prostu zwyczajnie nie chcą. Mają to głęboko w tyłku. I nie bardzo wiem, co mam zrobić. Żadnych dodatkowych punktów nie mam. Może stwórzmy sobie po prostu tą armię z pikami. Mieszkańcy płci męskiej zostaną rozdzieleni równoramiennie między wszystkie jednostki milicji. Następnie spróbuj znaleźć wymagany sprzęt, broń i tarczę, zależną od typu jednostki oraz pancerz. Maksymalna jakość hełmu i pancerza
Korpus należy do poziomu domostwa danego mieszkańca. Po przeniesieniu całego niezbędnego wystrzeniu do domu, rekrucie zostaną oznaczeni jako gotowi do zbiórki. Aha, no dobra, no to wy sobie to przynieście. Poko, mam 14 ludzi. Dobra, 14 na 36 dostępnych, na 36 dostępnego uzbrojenia. I tak, czyli co, wypadałoby parcele kolejne zrobić? Myślicie, że to jest ten moment, w którym ja powinienem zacząć rozwijać swoją osadę dalej? Dajmy na to tutaj. Oni mają troszeczkę... Pyk. Można powiedzieć... A, czekaj. A właśnie. O, to będzie Aha, tutaj nie jestem w stanie... Dobra, no nie jestem w stanie tak zrobić, jakbym chciał. I muszę zrobić to tak. Bo to nie jest... To jest krzywo zrobione, prawda? No ten róg coś mi tak wyszedł bardzo źle. O, cholerka. No bo tutaj nie podkręcę tego. No widzicie, bo mam tutaj drogę. Aha, dobra. No dobra, no to bardzo prosto nie będzie niestety. Będzie musiało być tak jak jest. A, przepraszam, tutaj miałem pojechać. Do tej parceli, tak? Pyk. Budujmy to. No i teraz by się przydała rodzina, która by to nam zrobiła. Kto jest chętny do zrobienia takiej rzeczy? Ten drwal to może niech robi. Jest zima, więc nie wiem, czy już w tym momencie nie jest za późno. Czy ja tutaj nie spierdoliłem już na samym początku w jakimś większym czy mniejszym stopniu. Dobra. Zapraszam serdecznie na Discorda. Dobra. Powiem tak, gospodarstwo, czy ja zmniejszyłem ilość? Nie zmniejszyłem ilość. Dobra, to wy tutaj sobie pracujcie na spokojnie. Wół będzie dostarczał. No, muszę jakoś rozwijać te domy. Mamy prawie wszystko. Ubrania na targu. Ubrań na razie nie mam, bo nie mam z czego ich... Chyba, że, poczekajcie. Kościółek drewniany. Czarnia. Nie, ziarno chlebki, to nie. Piec do gliny, słodownia, tworzą słód z jęczmienia. Tworzą tu skórę z skór zwierząt. Warsztat tkacki. To może i nie głupie by było, gdybyśmy to zaczęli stawiać powolutku. Wiecie o tym? To może nie byłoby takie złe. Tutaj może niepotrzebne mi jest to na razie do pastwisko. Zróbmy z tego dzielnicę przemysłową. Na razie po długości. Dobra, cyk. Teraz tak. Garbarnia. Garbarnia mogłaby być... To się jakoś tak tu chyba krzywo wkleja, bo krzywo postawiłem drogę. Nie, okej, okay, jest okej. Okay. Garbarnia, warsztat tkacki. Okej, okay, no to nawet źle nie będzie wyglądało chyba. To tutaj puszczę... linię, cyk, jakby do samego pastwiska, pum. Dobra, i wtedy mamy na dwie strony możliwość, mam nawet trzy rodziny. Aha, no tak, no bo stawiam parcelę w tym momencie, jak się okazuje, że można. Dobra, komu zabrałem? Stąd tutaj są. Dobra, to na razie niech te trzy rodzinki nam tutaj pracują nad tym. Chyba już możemy dołączyć tego jednego pana. I póki jeszcze mamy tutaj chwilkę, to od razu sobie dodam tutaj, żebym pamiętał o tym, gdy robi się chłodniej, pojawiają się ponownie wiosną, a już mamy luty, więc spokojnie. Dobra, akurat jakby tak się dało, to się dało, byłoby fajnie. Obóz trwali tutaj sobie ciężko pracuje. Tutaj mamy chatę leśnika. Nie wiem, czy nie mam jakichś chorych ludzi, przydałaby się jakaś rzecz, żebyśmy się troszeczkę wzbogacili, co prawda. Już 19, już mieliśmy 14 i już 19. Dobra, nie wiem, czy kościół nam cokolwiek da. No dobra, zobaczmy. Co daje nam kościół? Cokolwiek daje nam kościół? Przyjdzie gościu i będzie coś tam krzyczał na nas, czy... Nie wiem, co daje kościół. Magazynowanie całkowicie to pusto. No to ty chyba jesteś trochę bardziej useless niż ziomek. Tu
niestety potrzebujemy kłody. Kłód mamy troszeczkę, dobra. Ale na razie jest priorytet w jakim stopniu budowania, tak? Parcele się skończyły, jest ostatnia parcela do zabudowania. Położowano armię innego dowódcy. Nie koło mnie, dobra. To szybciutko wracamy do siebie i budujemy jak najwięcej parceli, tak? Żebyśmy jak najwięcej mieli w tym momencie możliwości. Jakby nie patrzeć. Te trzy rodzinki tutaj pięknie nam pracują. Spichlerz działa pełną parą, można powiedzieć. A propos, czekajcie, spichlerz. Tak. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę, która idzie w moją stronę. O wy kurwy jebane frajery. A ile nas jest? 20, dobra. Okej, my ich zmotywujemy w razie czego, z tego co tam było napisane przynajmniej. Że my ich zmotywujemy do działania. Misja wykonana, rozbójnicy blisko. Wykonałem jakąś misję, tak? To dostań w pierdol czy coś, nie? Ciężko powiedzieć. O, proszę, coraz więcej ludzi. Obszar roboczy pusty. Co? Sorki. Dobra. Możemy lecieć dalej. Teraz tak, marzec. Czerwiec, sierpień, uprawy rosną. Marzec, maj. Regeneracja zbóż. Nie, dobra, my mamy tutaj bardzo ładnie. Ej, na lule. Ej, golden. Co on teraz przejmuje? Ej, na hr. Ale gdzie oni są? Przepraszam. Nie bardzo wiem, gdzie oni są nawet. Ogłoszono wrogów. Ale czy ci tutaj na mnie nie idą? Jacyś? Teraz, żebym ja nie zrobił... O właśnie, założono nieprzyjacielską jednostkę. O kurwaczek. Aha, dobra, nie, dobra, to fuck you. Nie będziemy się z wami bili w tym momencie, bo wy jesteście za silni. Czyli po prostu mocno trzeba puszować parcele. Po prostu mocno trzeba puszować parcele, żeby ci ludzie faktycznie mieli gdzie mieszkać. Przez co szybciej się rozwiną. Przez co szybciej się rozwiniemy. Tylko, że w momencie, w którym będzie większa ilość ludzi, no, może być lipa z żarciem, po prostu. Ja to od razu będę pchał może w taki sposób, żeby każda jednostka miała jedną rzecz. O, ale chyba coś poszło bardzo nie tak. Jak stoimy z opałem? Jeden miesiąc, 20 miesięcy żarcia. Czy wy tutaj możecie cokolwiek zrobić? Coś tutaj będę chyba produkować, prawda? Tutaj mamy wyjątkowo wystarczająco dużo. Jak stoimy z kłodami? Kłody drewna 8. Bo zdrowali? Nie. Kłody drewna 8. Ile potrzebujemy, żeby tak to sobie pięknie rozwinąć? Jeszcze kilka. 14, tak? Tak, 14, dobra. To czy drwale są? Nie ma drwali. Już są. To wy tutaj pracujcie mi spokojnie na moje rzeczy. Ja będę wam tutaj... Oni tutaj zasadzili. Aha, rozumiem. Dobra. To może najpierw niech... Chyba ja za dużo tych warsztatów tkackich to za dużo nie zrobię. Naprawdę. Okej, no to może na razie go wyłączmy. I dajmy go tutaj. Niech oni tutaj nam... jakby mają ten obieg zamknięty, prawda? Niech to będzie tak dopracowane. Mam nadzieję, że tu zaraz mi ktoś nie wejdzie na moje ziemię, bo byłbym bardzo niepocieszony. Oracie w końcu tym gościem, czy nie? Tak, oracie, dobra. No już myślałem, że walą w kija tutaj mocno. Dobra, mamy 8 kłód. Czy tartak działa? Nie działa. To trwala. Czy ten gość w ogóle cokolwiek robi tutaj, bo jakby... Nie wiem, sam. Sprzedaje coś po prostu, chłop. A to jeden będzie sprzedawał? Aha, bo oni mają jedno miejsce na targu, a drugie jako pracowanko, tak? Nie bardzo rozumiem. I dopiero teraz gościu będzie nakurwiał chyba. Zobaczymy, czekajcie. Opał jeden miejsce. Sam już nie wiem w tym momencie. Nie, no na to wychodzi, że tak to powinno wyglądać.
10, 14. Muszę zebrać 14. Dobra, no to na początek może proszę tutaj zrobimy o tako, żeby panowie magazynowali, żeby panowie mi tutaj pomagali troszeczkę. Mieszkalne parcele, dobra, zrobimy to chyba w taki sposób, żeby to było w miarę równo. Będzie równo z krzakiem? Chciałbym, żeby to w ogóle było równe, prawda? Koszt budowy 10, ale mam możliwość. Chyba, że tutaj jest droga niedociągnięta. Aha, tak, to trzeba zrobić. Dobra. 14, dobra, no to ja czekam, bo oni mi tu zaraz tutaj nastukają tego. 13, dobra. Jeszcze jedna i od razu będzie klik i jedziemy dalej, prawda? Jeszcze trzeba to wzdłuż drogi robić, nie ma jakby rady za bardzo, bo tutaj już będzie przegięcie. To będzie, tu i tak będzie takie małe przegięcie. Nie, no tak będzie prościej, tak będzie na pewno prościej. Dobra, no już siłą rzeczy muszę poczekać. Jest 14, dobra, pyk. Teraz potrzebuję dwie rodziny, które mi to zrobią. To jest chyba jakby, mając te 14, już mamy zapewnione. Już zapewnione mamy, że ten plac będzie wypełniony. Tylko że jak ja teraz tu sobie nasram tych ludzi, no zaraz będę głodował pewnie. Żyzność 5. Czekajcie, jak to zrobić? 5. Ale len mi jest niepotrzebny całkowicie. Trzeci rok ubór. Aha, wiem, dobra, kumam, o co chodzi, poczekajcie, to trzeba zrobić drugą parcelę trzeba zrobić, tak powiedzieć. Ale chciałbym to zrobić jak najbardziej prosto. 9-1, dobra, chuj tam, niech będzie 9-1. Teraz tak, tutaj będzie jęczmień, potem będzie, można powiedzieć, pszenica, a potem ugór i jęczmień, dobra. To tutaj pszenica, potem jęczmień i w końcu ugór. Tak, teraz będzie jęczmień, tutaj będzie jak tu będzie pszenica, to tu będzie jęczmień, jak tu będzie jęczmień, to będzie pszenica i tak będziemy się zamieniać. Jeden rok będzie pusty. A, no właśnie, jeden rok będzie pusty. To może zróbmy ugór i jęczmień wtedy. Więc tu będzie jedzenie, tu będzie jedzenie, tu nie będzie jedzenie. Ale tu będzie jedzenie, to będzie jedzenie, dobra. Okej, tu mam. Tak to powinno chyba działać. Nie wiem, czy to tak zadziała, ale... Ale myślę, że jedno gospodarstwo to zdecydowanie za mało w tym momencie, jak na to, co chciałbym zrobić. Ale dobra, no niech mi tutaj pracują w takim razie. Tego drwala w razie czego mam. On sobie tutaj pracuje na spokojnie. Tych tutaj cofnąłem, prawda? Nie, ono sobie pracuje cały czas. Dobra, tylko nie wiem, jak stoimy z tymi skórami tak naprawdę. Skóry zwierzęce, skóra zwykła, mąka. Nie, dobra, to ty jesteś w tym momencie. Jak stoimy z jedzeniem, przepraszam? Chleb, nie, dobra, jest pieczony. Ona coś tutaj, coś tam robi, ale jednak nie opieprza się jakoś bardzo, tak jak myślałem. Tutaj mamy, dobra. Oni coś tutaj produkują. Czy tutaj również? A to zbieraczy, tak. Dobra, te parcele byście mogli mi tutaj porobić coraz bardziej. Kłody drewna. A, dobra, są tworzone, okej. Okay. Czekaj, czy od razu ludzie się wprowadzą, czy nie? 20 na 6. Roboczy pusty. Chata. Zbieracze. Czemu jest pusty? Nie. Transportują. Nie, no to co ty mi tutaj krzyczysz, że jest pusty? A nie, trochę nie jest pusty. Dobra, kolejne rodziny dołączają. To mi się akurat podoba. Przecież jest. Rozbójnicy ukradli zapasy. 6 skór mi ukradły z bydlaki.
Dobra, niech im będzie. Ja muszę tylko i wyłącznie zrobić tak, żebym miał co jeść. Chyba tych czterech ludzi później pójdzie od razu w farmę, na to wychodzi, bo to będzie bardzo ciężkie do zrobienia. Ciekawe, czy będę mógł zrobić rozbudowę. Rozbudowa mi nic nie da, znając życie. Chciałem postawić drugie gospodarstwo i pewnie było tutaj czterech, tutaj czterech. Byłoby bardzo fajnie, prawda? No chuje są u mnie. 36. O kurwa. Ale czekajcie, jesteśmy w pokoju z nimi, tak? Pytanie, czy na długo? Jesteśmy z nimi w pokoju, oni sobie przejdą. Jak nie, to wjeżdżają we mnie i jestem w dupie, kurwa. Dobra, oni mają pokój ze mną. Okej, dobra, przeszli obok. Przeszli bokiem, no bo jak oni tutaj by wjechali, no to kurwa, zobaczcie, ja jestem leżej kwiczę. Leżej kwiczę, kurwa, i błagam o litość. Leżej kwiczę i błagam o litość, to naprawdę. Chyba, że tutaj zrobimy w tym momencie ugór. Następnym będzie pszenica. A tutaj jęczmień. O, tak może być. No weźcie, idźcie sobie stąd, kurwa, co wy na to? Najmniej łucznicy. No to oni mi napierdolą z sęków tak szybko, że nawet nie będę wiedział kiedy tak naprawdę. A dostanę na bank. Dostanę na bank w Ciry. Dobra, mamy 36 minut, moi kochani. Więc ja się żegnam, dziękuję za oglądanie. Ja to zapisuję tak jak zawsze. Zapis numer 2 i widzimy się w następnych odcineczkach. Czemu mówię tutaj, jak tu jest kamerka? Dzięki, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, hej, pa.